no, mieliśmy dzisiaj, ja to tak określiłem, testowanie pojemności autobusu komunikacji miejskiej. Miało to na celu przybliżenie młodzieży tego środka transportu. Wiązało się też z dniem dzisiejszym, który jest ogłoszony bodajże Światowym Dniem Bez Samochodu. Osobiście wolę jeździć samochodem, a tak w ogóle jakbym miała wybierać, to bym wybrała spacer, choćby dla zdrowia. Można jednak korzystać na przykład z MPK-ów albo z rowerów, nie wiem, niekoniecznie trzeba jeździć samochodem. No w autobusie było dosyć ciasno, no, ale jeszcze trochę osób by się tam zmieściło. Jakby tam wzięli się na kolanach i stali na tych siedzeniach, to by się jeszcze trochę osób zmieściło. Były jeszcze dostępne miejsca leżące na suficie, więc spokojnie jeszcze by się zmieściło trochę ludzi. No, na barana jakbyśmy się wzięli, to by było dobrze. Dzisiejszy happening, bo to w sumie zabawy, potraktowaliśmy, zaprosiliśmy szkoły średnie i Państwową Wyższą Szkołę studentów do wspólnej zabawy, żeby pokazać tak naprawdę, ile w autobusie się może zmieścić osób. Chodzi o pokazanie tej młodzieży, która weszła do autobusu, bo założę się, tak że pytałem co niektórych, to niektórzy byli pierwszy raz w autobusie. Co to oznacza? Że jak ktoś nie był w ogóle w autobusie, to jeśli nie będzie miał powodu, to nie siądzie, nie będzie przyczyny. Więc tutaj stworzyliśmy sytuację, gdzie ktoś tam siadł do autobusu i może się zaciekawi, że jednak to jest dobra forma dojazdu i może skorzysta z tego i będzie kupował bilety, będzie jeździł autobusem komunikacji miejskiej. Trochę ciasno, ale nie wiem, no. Komfortu nie było. Oczywiście można to potraktować również tak zabawowo, że kolejna szkoła, która będzie biła rekordy, będzie chciała zmieścić większą ilość osób, to będzie się bardziej starała, a staranie może polegać na tym, że będziemy utrzymywali dietę, będziemy wysportowani, biegali, żeby byli szczupli, żeby tych dzieci weszło młodzieży jak najwięcej. Także dodatkowy argument na to, że z komunikacją miejską można się odchudzać, można mieć sylwetkę szczupłą. 150 osób weszło, jeżeli 150 osób u nas weszło, to myślę, że jak inne szkoły wejdą bez plecaków i będą brać się na kolana, na barana i tak dalej, no to myślę, że dadzą radę. Już rozmawialiśmy z panem dyrektorem, stwierdziliśmy, że powtórzymy ten wyczyn wiosną, kiedy będą dni otwarte Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Myślę, że 20 osób więcej zmieścimy. Chcemy z dnia bez samochodu za jakiś czas zrobić rok bez samochodu. Może się to uda. Mam taką nadzieję. Jeśli po mieście i jeśli można, to jeździmy MPK-ami. Korzystałam. Wiadomo, jak w mieście. Ale jeżeli mogę gdzieś przyjść na piechotę, to tak najbardziej. Ja jestem akurat z Łomży, blisko tu mieszkam, to nie dojeżdżam, ale do dziewczyny czasem dojeżdżam. Ale tak to nie. Ja się poruszam głównie pieszo, ale jeśli już muszę dojechać gdzieś dalej, to korzystam z MPK-ów właśnie. Ja przez pierwszy rok jeździłam autobusem, bo w innej szkole się uczyłam, ale teraz pieszo dochodzę. Nie, ja blisko mieszkam 5 minut, także... Jak dużo osób korzysta z komunikacji miejskiej, to wychodzi dla wszystkich taniej. Stąd też zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej osób jeździło. Ja obiecuję, że w ślad za tym pójdą kolejne obniżki ceny biletu, bo no, trzeba zauważyć, że po 18 w Łomży jesteśmy takim rewenentem w skali kraju. Po 18 są tanie bilety, bo mamy 2 złote normalne i złotówkę bilet ulgowy. Dzisiejszy dzień jest takim symbolem tak naprawdę, bo jest tydzień zrównoważonego transportu, ale myślę, że warto pokazywać, że z komunikacji miejskiej warto korzystać na okrągły rok, szczególnie no, w okresie zimowym, tutaj szczególnie panie, które muszą rano stać, odśnieżać samochód, czy skrobać, a zapali albo nie zapali. Warto korzystać z komunikacji miejskiej, bo jeszcze nie zdarzyło się, tak jak ja pracuję w MPK, żeby autobus jakiś nie wyjechał, a jeśli nawet nie wyjechał, to następny wyjeżdża z powodu niskiej temperatury. Oczywiście zdarzy jakieś tam awarie, sytuacje awaryjne, że autobus się spóźni gdzieś z różnych względów, czy korki, czy objazdy, roboty na drodze, ale generalnie nasze autobusy są punktualne i nasze autobusy dojeżdżają wszędzie tam, gdzie pasażerowie potrzebują. 94. To co liczy w sumie? Nie wiem, 94 plus 50, ile tam było? Ile z każdego wejścia? Dzisiaj zmieściło się 140-150 osób, akurat nie liczyłem dokładnie, więc wierzę na słowo paniom, które liczyły. I biorąc pod uwagę statystycznie, że samochodem osobowym, no może na razie normatywnie, jeździ 4-5 osób, no z reguły 5 osób, no to 150 dzielone przez 5, to mamy 30 samochodów osobowych, spokojnie może być zastąpionych jednym autobusem komunikacji miejskiej. A biorąc pod uwagę to, jak Państwo zauważycie, po mieście rzadko się zdarza, że jedzie pewien zestaw w osobówce. Z reguły to jest statystycznie 1,5 osoby, 1,7, no załóżmy 2 osoby, no to przelicznik jest bardzo prosty. I teraz wyobraźmy sobie sytuację.
mamy parking na 50 samochodów, który zajmuje ileś tam powierzchni. Wystarczy autobus, przystanek wydzielony dla autobusu i to jest raptem zajmuje powierzchnię 2-3 samochodów osobowych. Łatwiej utrzymać dobrą komunikację miejską, jest to tańsze na pewno i ze strony pasażera jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo można dojechać praktycznie w Łomży we wszystkie punkty takie istotne, gdzie są zainteresowani mieszkańcy, żeby dojechać. Nie, wygodny nie jest na pewno. Ja po prostu nie jestem zwolenniczką tak jakby MPK-ów, jakichkolwiek tych więc. Nasze bilety są skalkulowane komunikacji miejskiej na średnie nasze napełnienie. Stąd też cena ta 2,80, 2,60 bilet elektroniczny, ale wystarczyłoby, żeby jeździło naszą komunikacją dwa razy więcej osób, a jest to możliwe, pokazaliśmy dzisiaj, że nie ma problemu, to te bilety by były dwa razy tańsze. Czy tak naprawdę nie wszystko zależy od MPK. My robimy wszystko. Mamy bardzo dobre autobusy, mamy dobrych kierowców, ale teraz potrzebujemy w cudzysłowie dobrych pasażerów, czy takich, którzy będą jeździli. Oczywiście nasi pasażerowie są świetni, tylko ci, którzy jeżdżą, ale my jeszcze chcemy, żeby ich więcej jeździło. Wydaje nam się, że są dosyć bezpieczne, ale to nie wiadomo, bo różnie bywa na drogach, tak, jak wszędzie. Nie są MPK-i bezpieczne, tylko raz mnie pan za bilet skarał, że nie miałem. Jedyne, co denerwuje w komunikacji miejskiej, to właśnie kanary, ale spokojnie, kanarę łatwo rozpoznać, trzeba stać przy głównym wejściu. Jak kanar ten wchodzi, taki charakterystyczny steczko, to od razu wychodzić razem z nim i można sobie poradzić. Ja tak powiem dla ścisłości, bo kolega niekulturalnie się wysławia, kanar to ten pan, który chodzi i bilety sprawdza.